Okres jesienno-zimowy to bez wątpienia okres, w którym szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się kryte pływalnie. W ponad 200-tysięcznej Częstochowie łącznie znajduje się ich 7, z czego jeden z nich aktualnie jest przebudowywany i zostanie oddany do użytku dopiero w przyszłym roku. Większość z dostępnych basenów w naszym mieście mieści się w szkołach, z których w pierwszej kolejności korzystają uczniowie. Czy wybierając się na którąś z pływalni da się uniknąć tłumów oraz jak dużo jest na nich godzin ogólnodostępnych? Odpowiedź na te pytania w naszym materiale wideo. A na początek sprawdzimy, jak wygląda dostępność basenu mieszczącego się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Duża ilość godzin, szczególnie dopołudniowych, przeznaczona jest na program miejski powszechnej nauki pływania, przeznaczony dla klas drugich szkół podstawowych, gdzie dzieci uczą się pływać. I to są godziny od 8 do 14:30 codziennie w dni robocze. Oczywiście ponadto mamy też swoją ofertę. Część godzin też przeznaczamy dla klubów pływackich i szkół zewnętrznych, które nie mają swoich pływalni, a chciałyby mieć dodatkowe godziny. I dosłownie kilka godzin dla firm. Oczywiście godziny ogólnodostępne są również w godzinach popołudniowych. To już trzeba sprawdzić w harmonogramie zajęć. Mówił dyrektor częstochowskiego MDK-u Paweł Musiał, a z pływalni zlokalizowanej przy ulicy Łukasińskiego przenosimy się z kamerą na basen przy ulicy Niepodległości. Na temat tego obiektu rozmawialiśmy z Mateuszem Wierzbiskim z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Na pewno spośród częstochowskich basenów jest on najgłębszym basenem u nas w mieście. Ma on głębokość ponad 3,5 metrów. Jak widać za mną jest wieża skoków do wody. Trenują tutaj już dwie sekcje skoczków. Godziny ogólnodostępne są przez cały tydzień, jednak weekendowo jest ich najwięcej, ze względu na to, że nie trenują u nas kluby, wtedy szkoły, więc najlepiej wtedy sobie przyjść, natomiast w tygodniu są to godziny od 6, przeważnie około godziny 2 i jeszcze w godzinach późno popołudniowych. Obok wspomnianych pływalni możemy wybrać również którąś z tych zlokalizowanych w częstochowskich szkołach. Jest to m.in. szkoła podstawowa numer 2 w dzielnicy Północ. Czym wyróżnia się ten basen? Opowiedziała nam dyrektor szkoły Anna Bednarek. Myślę, że przede wszystkim wyróżnia się tym, że od 2 lat mamy go remontowanego. W ubiegłym roku wymieniona została stolarka okienna, a w bieżącym roku Niecka i cały teren wokół Niecki. Pani dyrektor, czy są tutaj godziny ogólnodostępne? Tak, oczywiście. Mamy bardzo duże obłożenie pływalni, niemniej jednak w poniedziałki, środy, czwartki przyjmujemy wszystkich chętnych na basen od godziny 19 do 20:45 oraz soboty od 16 do godziny 20. Kolejną pływalnią z ogólnodostępnymi godzinami jest basen w szkole podstawowej numer 48, również zlokalizowanej w dzielnicy Północ. Basen przy szkole pracuje od godziny 6:30 do godziny 22:00. Wiadomo, że do godziny 14:20 są to zajęcia dydaktyczne. Oprócz tego dochodzą jeszcze zajęcia prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe UKS 48, UKS Trójka. Natomiast w godzinach popołudniowych basen podnajmują inne podmioty, m.in. Akademia Jana Długosza, która nie dysponuje własną pływalnią i na przykład w poniedziałki, wtorki od godziny 18:15, bo wtedy zaczynają się takie godziny dla tych innych podmiotów. Oprócz tego są jeszcze firmy, które z nami już od szeregu lat współpracują, i tak zwane godziny ogólnodostępne. Mówił dyrektor szkoły Maciej Zajęcki. Obok 4 pływalni, które odwiedziliśmy z mikrofonem i kamerą Radia Jura oraz przebudowywanego basenu przy 4 Liceum Ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, popływać możemy również w klubie Taurus Fitness and Spa oraz w 2 Liceum imienia Romualda Trauguta, który również posiada kilka otwartych godzin w tygodniu. Z kolei o tym, że warto korzystać z basenów, przekonuje nas m.in. Nina Ujma, instruktorka pływania. Ja myślę, że tu nie chodzi o pływanie sportowe, ale przede wszystkim o rekreację. I ja jako trener pływania sama polecam naukę pływania w każdym wieku i myślę, że tu nie ma żadnych przeciwwskazań. Każdy powinien skorzystać z tej formy. Myślę, że jest to bardzo dobra rzecz. A pływanie oraz korzystanie z basenów polecane jest szczególnie osobom walczącym z wadami postawy. Pływanie bardzo potrzebne jest w gimnastyce korekcyjnej, gdyż zmniejsza powstałe wady, które dzieci posiadają, tak jak u nas w szkole tych dzieci jest bardzo dużo. Pływanie korekcyjne wzmacnia nasz gorsztyn mięśniowy oraz powoduje, że ta koordynacja ruchowa jest dużo lepsza.
mówiła Aneta Staszczyk, nauczycielka WF-u ze szkoły podstawowej numer 48. Więcej na temat dostępności pływalni Krytyk w Częstochowie dowiecie się, słuchając nas na 93,8 FM oraz czytając na radiojura.pl. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.